Okej. No to jadzie. Jedziemy z tematem. Przyciszę sobie grę, bo na pewno będzie głośno. Dobra, zaczynamy. To ja... Na północy mapy Ankes kolor fioletowy, na południu Terror kolor niebieski. Robciu, słyszysz mnie? Halo, halo. Tak, wiesz co, przerywać cały czas. I słyszę tylko pojedyncze slajdy. Więc, no tak. Nie wiem czemu. Dobra, no to co, Ankes widzę na spokojnie, boi się tutaj, żeby Kul nie zaciągnął creepków mu podałowa. I bardziej do tyłu ten AOF jest postawiony, żeby jak najbardziej zwiększyć swoje szanse na powodzenie. Nie mam pojęcia, czy to będzie DH, czy to będzie KTG, czy będzie to potemka w wykonaniu Ankesa. Nie mam pojęcia. Oj, potemka, lubił grać Ankesior, ale raczej nie na Terrora. Tutaj wątpię, żeby to zastosował. Myślę, że zagra KTG, ponieważ rozmawiałem z Ankesem i mówił, że nie jest pewny swojego matchupu na Undeada. I myślę, że zagra KTG, ponieważ jest to dużo łatwiejsze combo do zagrania z hipogryfami. Terror, co tam, jaki będzie bohater? Terror na pewno DK. DK, natomiast jest trochę late DK z tego co, chociaż nie, ale standardowo. No na pewno będzie tutaj reagować na to, co będzie robić Ankes. No, jeśli sobie skautuje tego AOW pod pomarańczowym spotem, no to tak, ciekawe, to czy będzie go pulować. Zobaczymy. Nie będzie, nie opłaca się w tym momencie. Ewentualnie będzie próbował zabić jakiegoś trolla, obić archerkę, cokolwiek, ale wątpię. Jak zobaczy KTG, pewnie ucieknie. Jest studnia nieopóźniona, więc fajnie. Ankes ustawia sobie Wispa na zachodniej stronie od swojej bazy. Możliwe, że będzie fast expo, tylko pytanie, czy T1, czy T2. Wyskautował też. No i teraz, żeby nie zapomniał wyskautować drugi raz, ponieważ Terror lubi zagrać Turaxa. W sensie zagrać dwie krypty i z nich robić sobie kule i raszować przeciwnika. Tak, widziałem właśnie Terrora w akcji z tymi podwójnymi gulami i jest to bardzo skuteczna taktyka na Alfa. Tym bardziej, jeśli na przykład Ankes nie będzie miał... Oj, tutaj jakiś błąd Ankesa, skancelował... Nie wiem, czy to było AOW, czy sklep. Gdzie? Ojejku, to nie zajrzałem. A co robi Terror? Terror też klipuje i tutaj DK dostał troszkę spora damage'a. Jest tak, na... prawda. Połowie. W międzyczasie Ankes już spulował sobie zieloną kropkę, no i będzie tutaj miał drugi level. A... Skautował drugi raz. Pięknie, sprawdził. Szybki tech! Na jednym zikuracie techuje Terror. Ohoho. Co to będzie? Okej, mamy graveyard. Otwiera sobie drogę do ewentualnego expo na T2. I zobaczymy pewnie jakieś kilka fiendów do tego, ponieważ... No i tutaj będzie próba stealu. Pierwsza w tej grze. Czy uda mu się? I mamy drugi level, bardzo ładny steal, ale poszedł też Wisp, ale raczej się nie będzie tutaj detonować, bo szkoda go marnować na jednego szkieleta. No i Tomek pewnie tutaj będzie bronić tej pozycji, żeby Ankes nie podszedł pod Goldmina. No i zobaczymy, czy tutaj gracze się złapią. Ankes też również techuje. W tym momencie, także nie będzie expo. 30 przy dwóch archerkach, to bardzo dobry wynik. Nie stracił za dużo wispów, tylko jednego. Postawił drzewo życia, widzimy. Terror też to już zauważył, więc wie czego się spodziewać. No nie wiem, czy to nie jest zbyt duże ryzyko, jak myślisz? Ja myślę, że to jest bardzo fajna zarzutka, że tak powiem, na przeciwnika, ponieważ możemy się spodziewać, że Terror będzie chciał zaraz tutaj przybiec i zniszczyć to drzewo, zanim się postawi. KTG ma już drugi level, więc będzie mógł na spokojnie zabić kilka kuli. Chyba, że na spokojnie zagra Terror i nie wiem, wykorzysta brak doświadczenia w jednoczesnej obronie expa i obronie własnego życia, że tak powiem, ponieważ na pewno jak to drzewo się postawi, w tym samym momencie Terror tu się pojawi. Nie pozwoli na spokojne postawienie tego expa. Na razie Ankes tutaj czai, ma drugi level, więc może złapać DK i ewentualnie zrobić surrounda. No i pewnie wyczekuje tutaj Terrora, czeka na odpowiednią sytuację, ale Tomek ostrożnie tutaj trzyma dystans na chwilę obecną. Na pewno czeka na Lisza, tutaj z Liszem będzie mógł sporo zdziałać. No i widzimy, że tutaj podbiegł pod fontanę leczenia i to zdrowie zostanie zregenerowane, ale w międzyczasie wbiegnie tutaj Ankesowi na plecy. Ankes troszkę odważnie zaczął tego klipa.
O, nie O, nie udało mu udał się się steal. wstawić kraba. Tak jest. Nie, udał się steal. Lecą Jest wispy. punkcik dla Ankesa. Ale póki co jest dobrze i na pewno to już będą hipogryfy, ponieważ nie widzimy żadnego domu łowców i mamy aż 6 arczerek, tak? Tak, Zaraz zrobiony dokładnie będzie tak. upgrade do Właśnie strzelania. wydaje mi się, że Ankys skancelował sobie tam dom łowców Aha. w tamtej sytuacji. Przypomniał sobie, że o kurde, gram na Undeada, to może zrobię te hipogryfy. Tak. Nie, dużo ciężej gra się kombem triady mi się, ponieważ no, grając hipogryfy robi się duże ciśnienie Undeadowi na głowie i to on musi mikrować, to on musi uciekać, to on musi przedłużać walkę. Natomiast kiedy gra się misie, jest dużo ciężej. Ja osobiście myślę, że dobry wybór z tymi hipogryfami. Mamy dwa Ancient of Wind na tyłach bazy. Expo idzie i tu pojawia się terror, czy będzie naga. Czy będzie naga? Licz, biegnie licz. Jest Lisz. Jest również te trzy. Rzeźnia już na ukończeniu. Na razie jeden bies w bazie terrora. Przy okazji akurat został przekształcony dla bezpieczeństwa. No to Mech gra tak, można powiedzieć, defensywnie i Tak. ostrożnie. Tak, myślę, że po grze z Sonikiem, nie, przepraszam, z Fogim, zobaczył, że gra agresywna nie do końca, taka naprawdę Procentuje. bardzo. Tak, dokładnie. No i tutaj ten I deka co tu czai się mamy? na steel. O, ale będzie no coinowa I, prawdopodobnie. i, Może i. być deka na low HP i sfokusowany, bardzo Nie! mocno zmuszony do wycofania Nie! się. Oj, No i dokładnie. Tomek traci inicjatywę w tym Błąd! momencie. Mak. Okropny błąd! Licz Oj, udało tutaj się zabić. Lisz pozamiatał tą nową, ale nie ma już many. Nie ma many na kolejną nowę, więc Anker w Nie tym no, momencie jest bezpieczny. widać, że Terror po prostu bardzo respektuje przeciwnika. Spójrzcie, te fiendy cały czas są w bazie, nie podbiegają, nie chce ryzykować, ponieważ strata na początku jednego fienda to jest po prostu jak strata dwóch w late game, więc nie Oj, ryzykuje. O złapany nie, Lisz, bardzo Licz! dobra sytuacja dla Ankesa O, i ten będzie Lisz prawdopodobnie blokował, zginie. nabije! Leci I... koń, nie udało się uleczyć tego O nie! Lisza, O proszę Boże, pamiętać co za kochany! sytuacja. No Mamy Tomek. wybronione expo. Mamy wybronione Tomek! expo, to jest raz. Tomek chyba musi się obudzić, bo na razie no, nie układa się to po jego myśli. Widzimy, że tutaj Aczerki, ale O DK został nie! po raz kolejny złapany, Nie, on teleportuje się, zginie! ale Dokładnie. poszło TP. No i Boże, ratuje się. kochany! Zabił dwie arczerki, stracił bohatera, stracił teleporta, stracił czas, stracił mnóstwo punktów życia. Dokładnie tak, dokładnie tak. No i tutaj Ankes swobodnie może sobie postawić expo, zyskać troszkę przewagi. Widzimy, że pierwsze hipogryfy już zostały wyprodukowane. Tak. Mamy sklep, więc Ankes bardzo mądrze gra, nie zapomina o sklepie, zaraz będzie staw i będzie mógł ewentualnie ratować jednego z bohaterów, bo do tego będzie się teraz gra sprowadzała, ponieważ no, Tomek stracił przewagę. Jeżeli chodzi o mikrogamesy, stracił przewagę i teraz będzie po prostu fokusowanie Hirków. W dużej mierze, bo nie tylko. Dokładnie tak. Postać niszczyciela już u Terrora jest w trakcie produkcji. No ale ekonomicznie tak. 38 fuda u Terrora, 36 fuda u Ankesa, więc teoretycznie, gdyby Tomek tutaj podjął próbę pushu, miałby szansę, ponieważ jeśli będzie opóźniał tą grę z elfem z Expo, no to może być ciężko. Tak. Znaczy, zazwyczaj między 8 a 10 minutą Undeady robią pusha elfom, więc jak słuchacie teraz, to jest ważna uwaga, gracie Undeadem, pamiętajcie, 8, 10 minuta macie największą przewagę. Expo stoi, wy macie 50 a 53 bohaterów, elf może mieć więcej niż 50 utrzymania. Tak, dokładnie. No i Więc... coinowa to podstawa i mana, Dokładnie bo tak, bez many nie ma dokładnie co tak. pushować. No, ale spójrz, że już pierwsze duszki wychodzą, Fairy Dragony wychodzą, będą dwa. I mamy tak, cztery hipogryfy. Dwa duszki już wyszły. No i Alchemik ma bardzo dobry item, Płaszcz Płomieni. Będzie mógł wejść O bezpośrednio nie. w biesy, bądź też w ogóle i nie... aż tak się nie Butelka bać. many, Pendant of Energy. Boże kochany, jakie super itemy. Co ma O, Tomek? a Tomek ma Gauntlety. różkę iluzji. Szpony ataku plus 6. No to powiem ci tak, ogólnie lepsze itemy ma Ankes, natomiast jeżeli ta różdżka iluzji wskoczy terrorowi i odpowiednie biesy będą atakowane przez Ankesa, to jeszcze ma szansę powrotu w tej grze. 46 utrzymania kontra 49, 600 golda dla Ankesa. Co tu się dzieje? I widzimy, że Tomek podejmuje próbę puszowania teraz Expo. No i Ankes będzie zmuszony do wycofania się, bo na pewno będzie chciał to obronić. Poszła iluzja na trzy biesy. Pytanie, czy Tomek odpowiednio je tutaj spozycjonuje.
Dokładnie tak. No i Anket na razie nie robi TP. Chyba chce Nie robi, sprawdzić, tak. czy Tomek też podjął próbę Counter Expo, ale widzi, że nic tam się nie dzieje, więc może zdecydować się na powrót. No i leci TP. Zobaczymy, czy ofensywne, czy defensywne. O, musi podmienić fiendy. Fiendy do tyłu. O, i ofensywne TP. Alchemik w bardzo dobrej pozycji. Mamy bardzo mocną nowę. Lecą soft. Uwaga, wispy. Wispy wysadziły się. Cofa. Terror. I jeden duszek tylko w plecy. Oj, tutaj Tomek chyba będzie zmuszony do wycofania się, no chociaż te fery nie zadają aż takiego sporego damage'a. Tak. Spójrzmy na Alchemika, tutaj płaszcz płomieni wykonuje bardzo dobrą robotę. Tak, robi naprawdę duże obrażenia. 48 utrzymania kontra ile? 44. Ankes nie ma przewagi w tym momencie. Nie Tomek... ma przewagi, traci duszka za duszkiem. Tomek nie ma many, ani na Liszu, ani na DK. O nie. Więc zobaczymy, no jak w tej sytuacji to się... To będzie ciężko. I za kolejny duszek, level 3. Oj, level up na Liszu, ale nadal jest zbyt mało many, żeby ta nowa o, szykuje się na Alchemika. Uwaga, szykuje się na Alchemika, czy będzie nowa? Oj, zasafowany w odpowiednim momencie. Tak. No i Ankes straci tutaj przewagę. Stracił przewagę, ma tylko 3 duszki, stracił całą armię. Wydaje mi się, Tomek że tutaj stracił... te fairy zadają zbyt mało damage'a. Powinien zainwestować troszkę więcej hipogryfów, bo tak. nie ma czym się bronić dosłownie w tym momencie. Tak, no... Ankes zrobił jeden błąd, ponieważ grając hipogryfy nie możesz pozwolić sobie ani przez chwilę, żeby mieć nadwyżki pieniędzy. Masz nadwyżkę pieniędzy, to znaczy, że nie robiłeś armii, to znaczy, że masz mniejszy supply do tej taktyki. Żeby wygrywać hipogryfy na fiendę, musisz mieć uwaga i... Alchemik ma jeszcze miksturę leczenia, tak. którą właśnie użył. Są fiendy, są mikrowane bardzo ładnie. Ma fiendy na low HP. Ale nie ma żadnych statów, to musi być bardzo szybka walka dla terrora, bo długim okresie... Właśnie użył manę, czy będzie zestafowany? Zestafowany Alchemik w ostatnim momencie. Ale Ankes tutaj straci bardzo dużo tych jednostek. Tomek bardzo dobrze mikruje swoje biesy. No i te fairy padają jeden za drugim. Bardzo ładny mikro. Ale Kotgut teraz jest w tarapatach, DK ma manę na kolejnego coila. I padają Ferry 37 do 48. No brakuje mu jednostek po prostu z damage'em. Nie ma damage'a. O nie, spójrz co tutaj się stało. Hipogryf. Jeden hipogryf, dokładnie tak. No nie, niestety to już musi się stać, nie wiem co, żeby to wyciągnął Ankes, ponieważ tutaj mamy już 6 fiendów. Były tylko 3 na początku, a Ankes miał 2-3 razy większą armię, więc... Wydaje mi się, że ten swap na smoczki był zbyt wczesny. Zbyt wczesny... No i tutaj Alchemik prawdopodobnie zginie. A, jest jeszcze zestafowany. Ale pada, ale kot jest w tarapatach. Już niedługo będzie miał manę na nowe. I jest 4-4 levele kontra 4-3. 3-3, przepraszam. Szkoda tego meczu, bo Ankes mógł to spokojnie wygrać według mnie. Oczywiście, mówię, nie miał... Miał przez chwilę 600 golda, mógł równie dobrze kupić sobie nawet wyrwi drzewa, który by pozwolił mu bić te fiendy, tak? Mają one pancerz średni, więc dostałyby dużo obrażeń i kolejna próba. Kolejna próba, ale terror ma sporo many, więc no, będzie niebezpiecznie. Będzie niebezpiecznie. Tak. Uważaj na Kotga. Ankesiku, Alchemik będzie zestafowany oczywiście. Tak. No, ale tu raczej nie było szans na wyciągnięcie tej gry. Brawo, 1-0 dla Tomka. Ankesa należy pochwalić za postawę na początku, ale tutaj no, udało mu się ze względu na to, że terror zrobił błędy. Nie ukrywajmy tak, tego. No ale też jest kolejny problem, że Ankes źle zagrał tą taktykę. Nie gra się tej taktyki w taki sposób, że gra się pasywnie. Trzeba jak najdłużej odciągać Undeada od siebie. Niepotrzebnie poszedł sprawdzać tego expa. Tam powinien być Wisp, który to sprawdza swoją drogą. A w tym czasie powinien polecieć do terrora, do bazy i jednego, dwóch, trzech akolitów. Dwóch to już jest dobrze. Żeby zyskać na czasie, żeby tą minutę, dwie zyskać. Żeby mieć te 3-4 duszki więcej. Fairy Dragony. No niestety. Dokładnie tak. No ale cóż. Pierwsza gra Tomka i zobaczymy, jakie tutaj będą piki, jeśli chodzi o mapy. O, dzięki za followka, Azrael. Ja sobie tutaj zupełnie tylko wyniki na layoucie, żebyśmy mieli wszystko na tapecie tip-top. Pięknie. Oj, Ankesior. Szkoda, ale widać, że Ankes spróbuje, gra coraz więcej, udziela się. I chyba zależy mu na tym, żeby tutaj
Widzicie do tej Tak. topki. On zagrał tą taktykę. No, dobrze, ale jeszcze troszkę brakowało, żeby zagrać bardzo dobrze. Mówię, brakowało tego właśnie odwrócenia uwagi, pojawić się w bazie u przeciwnika, zyskać minutę, dwie. No, mógł troszkę faktycznie tutaj podjąć próbę puszowania, bo on w pewnym momencie miał przewagę, natomiast zdecydował się na klipowanie, tak? Więc Tomek był cały czas na jego plecach. No i teoretycznie mógł podjąć próbę tutaj małego puszu, bo do kogo był na trzecim levelu. No i Terror miał taki moment, że tych biesów nie było dużo, więc miałby szansę de facto. Na chwilkę się wyciszę, bo będę stukał w klawiaturę, dobra? Spoko, spoko. Także tutaj chłopaki już pikują mapę. Zobaczymy, jaka będzie druga. Minus TS. Przy okazji zapraszam Was wszystkich do rejestracji w naszym świątecznym turnieju, który odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 16. Do wygrania są sprzęty firmy Havit, ufundowane przez naszego sponsora, czyli sklep Impro, którego właścicielem jest Łysy, wspierający nas tutaj właśnie w tych wszelkich inicjatywach związanych z naszą sceną Warcrafta, więc zachęcam gorąco do udziału, do rejestrowania się w tym turnieju. Zaczynamy o godzinie 16. BO3, Double Elimination, więc podwójna drabinka, każdy będzie miał dwie szanse na dostanie się wyżej, no i trzy miejsca są premiowane, więc gorąco zapraszam. Szczegóły na ten temat zobaczcie na Discordzie i na naszym Facebooku. No i tu widzę, że chłopaki wybrali mapę AZ, czyli Amazonia. Zaraz powinniśmy się przełączyć. Dajcie mi tylko info, czy dobrze nas słychać, czy nic nie przerywa, ponieważ tutaj po dłuższej przerwie było parę aktualizacji, jeśli chodzi o sterowniki i tym podobne na sprzętach, więc mieliśmy pewne problemy techniczne na początku, które musiałem sobie nadgonić dość szybko, ale sądzę, że powinno być już w miarę w porządku. I za momencik zobaczymy drugą mapę. Miejmy nadzieję, że Ankes tutaj powalczy troszkę dłużej niż te 13 minut. Dużo bym dał za BO3, żeby tutaj było pełne rozegrane, pełne trzy mapy. No i zobaczymy co tutaj sobie wybierze. I co? No i niedługo będzie nam się kończyć już faza grupowa Polskiej Ligi Warcrafta. Zobaczymy, jak będzie wyglądać kwalifikacja końcowa. Chłopaki już zakładają. Jest gra. No i mogę Wam zdradzić mały sekret de facto, bez większego spoilerowania, że temat Warcrafta zostanie na pewno rozwinięty w nowym roku i to przez ligę ESL. Nie mogę powiedzieć nic więcej na ten temat, ale będzie to coś naprawdę bardzo fajnego. No i my to będziemy organizować. Tutaj Super. Reforge Polska zostało do tego zaangażowane. Czekam tylko na dalsze informacje i wtedy będę mógł Wam wszystko powiedzieć. Taki mały spoiler. I a kiedy? W grudniu mamy dostać pełne informacje, że tak powiem. Wszystko zależy od Blizzarda, bo generalnie sytuacja będzie wyglądać tak, że my będziemy organizować turnieje dla Blizzarda, ale nie mogę Wam powiedzieć jakiego formatu i jak one będą się rozgrywać. No, ops, niestety panowie, ale musimy zamknąć sloty. Musimy zamknąć sloty, muszę być konsekwentny, także przykro mi bardzo, zapraszamy na naszego Twitcha. No jeśli chcemy tutaj ponosić poziom transmisji, to musimy być konsekwentni. Inni streamerzy też coś takiego praktykują, Back to Warcraft też coś takiego praktykuje, także nie obrażajcie się, nie bądźcie źli, nie hejtujcie nas. Po prostu te nagrania repki będą. Będą repki, to potem wszystko leci na YouTube'a, leci na archiwa, ludzie to oglądają i chcemy mieć czyste nagranie, tak? Ready. Chłopaki gotowi. My jesteśmy ready.
My jesteśmy ready, tylko sobie ustawię jeszcze mapę. Pierwsza mapa to była... Boziuniu, komu tu kibicować? Z jednej strony serce mówi go Tomek, ale z drugiej strony... Jaka była jest pierwsza elf. mapa? Pierwsza mapa Consult Hill. CH. A z drugiej strony kibicowałbym Ankesowi. Ponieważ rozumiem jego ból, no uciec przed Coil Nova to jest po prostu... Tragedia. Trzeba się mnożyć i dwoić i troić, żeby uciec. Znaczy wiesz co, no, ogólnie rzecz biorąc faktycznie UD to polega bardzo mocno na Coil Novie i żeby... I to jest bardzo mocne, ale elf jeżeli potrafi klikać, to jest musi ładnie odklikać, użyć... tak. Dokładnie tak, tylko to jest jak łapanie strzał albo łapanie naboi, które lecą w twoją stronę, więc jest szansa, jest szansa. Zobaczmy, co tu się będzie działo na południu. Mamy Ankesa, kolor fioletowy, kolor niebieski, terror na północy mapy. Bardzo bym chciał zobaczyć tutaj terrora, który spulnie tego orange spota i zabije AOW, ale w sumie chyba chciałbym zobaczyć jeszcze trzecią mapę, więc... O, tak. Nie będę tego sugerować aż tak mocno. Ankes, weź się w garść i poklep go, kurde, chcemy trzecią mapę. W imię nocnych elfów, o, tutaj widzimy DH. A w imię całej polskiej ligi, chcemy trzecią mapę. Tam w imię elfów. Dobra, jest DH i Death Knight. I standard, można powiedzieć, że standard. Tak. Początki standard. Zawsze są najczęściej standardowe. Ciekawe, czy Blizzard pokusi się o jakieś zmiany w mecie, ale raczej nie wątpię. Mam żadnego pojęcia. Raczej wątpię, z tego co widzę, skupiają się na aspektach wizualnych, aniżeli aspektach balansu. No i widzimy, że Tomek tutaj coś chyba kombinuje z tym akolitą, ale troszkę za późno. Ale jeżeli ten... pogubi się Ankes, to może mieć problemy. Oj, tarczelka musi mieć problem. O nie, o nie, o nie, o nie. Bezlitosny ten akolita tutaj był dla Ankesa. Ale spójrz jak dalej tańczy tą sutanną, kurde, przed tą arczerką. No po prostu pięknie zagrane. Pięknie zagrane, teraz będzie tutaj bieg Death Knight, zobaczymy czy się wyrobi. O nie, Ankesior, Ankesior, dawaj, ale czerka. Nie, Tomek będzie creepować. Nie. O. Czyli gra naprawdę spójrz, czyli naprawdę podchodzi do meczu z dużym respektem do Ankesa. Nie chce go wykończyć szybko, tylko gra spokojnie, gra pasywnie, w defensywie nazwijmy to. I na spokojnie chce doprowadzić grę do końca. No tak, w taki sposób też obydwaj gracze na pewno się rozwijają, tak? Ankes ma okazję tak. poznać terrora, bo tutaj gry na takim poziomie są stricte zapoznawcze. Każdy poznaje swojego przeciwnika, tym bardziej, że... Po takiej długiej przerwie scena dopiero teraz zaczęła odżywać. Tak. Więc tutaj ci gracze mają szansę na nadrobienie zaległości. Ankes, z tego co kojarzę, z tego co ludzie opowiadają, bardzo sporo grał w pokera. No a teraz zaczął ciupać właśnie Warcrafta. No i drugi level mamy na DH. W międzyczasie Tomek też drugi level na DK. Skończyli creepa, można powiedzieć, dokładnie w tym samym momencie. Piękne itemy na DH. Super itemy. Glows of Haste, Slippery Agility. Dokładnie tak. Tomek widzimy, że biegnie tutaj, ciekawe czy będzie creepować. Chyba tak, chyba skipuje tak, tą pomarańczową tak, kropkę. Tak. A DH tutaj biegnie. No on wie co robi, wie co robi, wie jak gra terror na tej mapie. To akurat jest typowe zagranie terrora i... Uwaga, oczywiście, oczywiście. Stanie na pewno. Przygotowywał się. Tak, przygotowywał się. Uwaga trolle, na dole spójrz. Na południu co tam się mamy dzieje? Kupionego trolla. Mamy jednego trolla, zaraz będzie drugi, czy zdąży? Aj, troszkę za wcześnie, nie będzie miał przez to Berserkera. No ale no nic. Troszkę tutaj Ankes, tak, tutaj Arczka dała się złapać, ale raczej powinna przeżyć. No i mamy gargulce. Mamy gargulce. Oj tak, podwójna krypta. No to będzie śmiesznie, będzie śmiesznie. Ciekawe nas, na co zdecyduje się Ankes. Jest domowców, także będzie dokładnie. Kontrować. Będzie tutaj kontra w postaci Dryad. Ja osobiście, jak ja widzę gargulce, nigdy nie zagram po prostu dryad. To elf nie powinien się decydować na dryady, ponieważ undead jest w stanie tak bardzo defensywnie zagrać, może się cofnąć, stać w bazie, zabijać ci w międzyczasie wispy tymi gargulcami, po czym wychodzi z 3000 golda, robi 80-80 albo na 100 i cię niszczy. Dokładnie nie tak. Ma po prostu szans. A ty w międzyczasie musisz się denerwować, sprawdzać, pilnować, żeby tutaj nie dostać pleców. Tak. I pada wisp od szkieleta. Dokładnie pada tak, wisp, i wiesz, pada drugi wisp, nie, jednak i nie. I padł troll, i padł troll. Więc już trzeci level zaraz będzie na DK. Circlet wyrzucony.
No, jest ten haras mocny. Ile w ogóle tutaj wispów mamy? Raz, o Boże, dwa, trzy, kochany. Trzy, cztery. Ojej, oj, nie. Przepraszam was. Mamy cztery arczerki, 25 utrzymania. No, chłopak traci 3-4 wispy, tak naprawdę. Będzie miał problemy z drewnem, biorąc pod uwagę. Aha, ale mamy postawione expo. Ale wydaje mi się, że to expo w tym momencie... nie wiem, czy przyniesie jakąś korzyść, bo nie ma teraz... No, może postawić jeszcze drugiego drzewca wiedzy. Tak, ale... Ale Tomek może go tutaj już lekko pusznąć w tym Dokładnie momencie. Dokładnie tak. Możliwe, że to expo nawet nie dojdzie. Możliwe, że będzie tak terror sobie grał. Tutaj te expy są bardzo blisko siebie. Te gargulce mogą być raz tu, raz tu. Jednocześnie może sobie creepować, więc bardzo, bardzo ciężko. Logistycznie rozwiązać to jest bardzo ciężko. Nie powinien decydować się. Tak, to była mała próba surroundu, ale widzimy, że terror już robi backdoora gargulcami. No i niż wispy. Ankes musi się teraz skupić, żeby nie stracić jej, chociaż wyrwi drzew jest już zakupiony, więc nie powinien mieć problemu z drewnem. A czerki spotkają DK. Ciekawe, czy będzie tutaj... Tak, jest fokus na wyrwi drzewie. Jest fokus, są arczerki. No i mamy nagę po stronie Ankesa. Oj, oj, oj. Będzie tutaj próbować łapać tego DK, żeby mimo wszystko nie uciekał aż tak szybko. Ale bardzo późno jest ten drugi drzewiec wiedzy. Na jednym drzewcu będzie mało tych dryad. Będzie mało. 32 w supply'a. Ale 28. Widzę, że przynajmniej Ankes gra pewnie siebie, tak? Creepuje, nie wraca do bazy, bo wie, że to nic tak naprawdę mu nie da, bo będzie stał w tej bazie. Musi creepować. Dokładnie tak. No, o to chodzi Tymkowi, żeby tutaj ściągnąć Ankesa z powrotem. Tak. Ale tutaj ten drzewiec będzie już zniszczony. Cztery gargulce są już w bazie Ankesa. Rzucają się na wispy jeden po jednym. Dokładnie tak, kolejny wisp pada. No tak, a co prawda jest na low HP, ale ma jeszcze teleportację, więc będzie mógł spokojnie się na pewno teleportować w przypadku, gdyby tutaj wyszła naga, ale wyrwić, że fatalnie tutaj się zablokował. O nie. Oj, będzie spora strata. Oj. O, ale dobrze. No, wolałbym szczerze, że ten wyrwić, że był i zatrzymał to, tego teleporta terror. Garki nie odpuszczają, nadal tutaj niszczą wispy. Niedługo Ankes, chociaż no, wyrwić drzewowi udało się 400 uda już zebrać, więc ma lekki zapas. Gargulce dobijają tutaj. Będzie kolejne punkty doświadczenia dla Death Knighta, a nie wiem czy wiecie, bo Terror gra na jednym bohaterze. Tak, właśnie miałem to zaznaczyć, że tutaj gra na jednym bohaterze. Ciekawe, czy na T3 zdecyduje się na drugiego bohatera. Czy Tawerna i Naga do kontry? Myślę, że jak długo będzie to możliwe, Terror będzie unikał kolejnego bohatera, bo każdy jeden potwór zabity będzie prawie dawał ci dwa razy tyle doświadczenia, bo co poziom twojego głównego budynku dostajecie więcej doświadczenia. Normalnie zamiast 20 punktów doświadczenia dostaniecie załóżmy tam 24 i tak dalej, z kolejnym każdym techniem. Dokładnie tak, no i tutaj te trzy już jest skończone. I co zrobi Tomek? Tomek na razie cały czas proje gargami w bazie Ankesa. Wymikrował w ostatniej chwili jednego garga. Ankes tutaj kontruje lekko obrońcą. Ale Tomek pewnie będzie chciał go zaraz zniszczyć. Będzie chciał go zniszczyć i co ciekawe, Tomek zagrał Slaughterhouse, rzeźnię zbudował, coś no rzadko spotykane. Do gargulców, żeby grać rzeźnię, nie wiem, czy to po statuę, czy to jest ze względu, że były, nie wiem, abosy? Nie mam pojęcia. No zobaczymy, zobaczymy. Ciężko powiedzieć, no... O, Frenzy na gulach. O, kamienna Jezus. Postać. Chyba to będą statuły, gule plus gargi, tak mi się wydaje, przynajmniej ja mam takie odczucie. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Nie jestem specjalistą od UD, z moim win ratio raczej tutaj aż takiej wiedzy nie mam. Upgrade'y są też na korzyść Tomka, spójrzmy, gargulce na 2-0. O, tych gargulców jest już sporo i gule do tego. Tomek skripuje do 4 levelu, będzie aura prawdopodobnie na drugim, co doda jeszcze większego speeda jego jednostkom. Ale bardzo ładnie gra Tomek. Poszedł z cały leczenia. Tak, cały czas bardzo ładnie zarządza swoim goldem. Cały czas nie ma więcej niż 300 golda, ponieważ cały czas coś buduje. No pięknie. No i będzie atak zaraz na expo. W międzyczasie Ankes creepuje i jego jednostki, a przynajmniej bohater, mogą być troszkę obite. Tak, ma TP, więc wróci. I... Ancient Protector nie został zdetonowany. Naga ma dwie większe mikstury many aż. Oh. Więc może ciekać lightingiem ile wlezie.
No, tak, jedna sekankę ma też dość sporo. Tak, tylko że jak Wydaje? najbardziej na papierze to jest to fajnie, natomiast nie bierzemy pod uwagę tego o mobilność armii. Gargulce się nie blokują, te driady będą padały jak muszki. Oj, Arczewiki to spójrzmy, bo samo. tutaj Tomek puszuje i masz rację, zaczyna się to realizować, to co powiedziałeś. Co prawda jeszcze jedno wystanie i DK w ogóle nie będzie mieć many, ale padają jej jedna jednostka po jednej. No i Tak piąty jest. level na DK. Ma jeszcze zwój leczenia Tomek w tym momencie. Co O, prawda expa spoko. Ankesa stoi, Freeman ale nawet nie będzie wydaje mi się, że okej. tutaj będzie zbyt dużo tych jednostek, żeby Ankes był w stanie w tym momencie to Dokładnie tak, ale widać było, że zabronić. próbuje przemigrować to w lewo, w prawo, do góry, do dołu. Jak najbardziej Oj, tu naga próbował. fatalnie się zablokowała przy Ojojoj. drzewie, nie ma safu. No i bohater ginie. No i chyba będzie 2-0 szybkie. Chyba będzie szybkie 2-0. Jeszcze próbuję troszkę tego DK tutaj ubić. Ale co z tego, skoro może się cofnąć DK? Ma jeszcze miksturę niezniszczalności. A gargulce zrobią resztę roboty. Dokładnie tak. Expo pada. I Tomek cały czas jest statua. Pierwsza dobiega, kolejne gargulce. Driada pada. Level GG. 6 GG. Czyli terror nadal niepokonany.